Dzień dobry, a dzisiaj witam Was w recenzji wody perfumowanej Marc Antoine Barrois Encelade. Zapraszam do oglądania. Cześć. Los się musi odmienić. Marc Antoine Barrois Encelade to aromatyczne zielone perfumy dla kobiet i mężczyzn. Zostały one wydane w 2022 roku. Twórcą kompozycji zapachowej jest Quentin Bish. Nuty według Fragrantic to rabarbar, wetiveria, drzewo sandałowe, fasola tonka oraz cedr. Na mojej skórze jednak dominującą nutą jest rabarbar. I powiem wam tak, jeszcze nigdy nie spotkałem się, żeby w perfumach był tak realistycznie przedstawiony. Powiem wam, że on jest naprawdę bardzo, te perfumy tak pachną naturalnie, dobrze jakościowo. Nie mamy tutaj nawet przez chwilę takiego wrażenia, że to jest takie syntetyczne, że jest zapach plastikowy. To jest naprawdę żywy, soczysty, świeżo umyty rabarbar. A w tle są jakieś takie nuty, które grają trochę ciszej, które tak troszeczkę urozmaicają ten zapach. Chociaż mówię, od początku do końca czuć, że to jest wysoka jakość. Co niestety też idzie w parze z ceną. Za 100 ml obecnie 840 zł. Ja powiem wam tak, no, moim zdaniem one powinny kosztować około 500. To byłaby optymalna cena. Ponadto zapach ten ma bardzo mocne parametry. Projekcja jest z ogonem na kilka metrów, wysoka. No i przypuszczam też, że każdy, kto potem po nas windą będzie zjeżdżał, będzie czuł zapach ten w windzie. A trwałość, słuchajcie, to spokojnie bite kilkanaście godzin. Bez żadnego problemu. Perfumy te są całoroczne. Można je używać przez cały rok. Jednak wyjątkiem będą upały. A taka pogoda, jak jest teraz, taka jesień, jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobrym, takim optymalnym okresem na używanie tych perfum. Mogą być stosowane na co dzień, ale jednak raczej do jeansów, na przykład jak gdzieśmy się szli. No i generalnie jest to unisex, chociaż moim zdaniem jednak to są bardziej, zdecydowanie bardziej męskie perfumy. No i w sumie tutaj nie ma żadnego przedziału, po prostu trzeba lubić takie zapachy i tyle. No i moje takie uwagi to, jak byłem na szkoleniu w nowej pracy, to się ta pani, co mi prowadziła szkolenie, pytała, co to za perfumy, bo bardzo ładne. No i w innej pracy, ten kierownik, co mnie tam przewodził, prawda, mówił, że no nie używa chłopie tych perfum, bo ja mam na nie uczulenie i aż mi oczy łzawią. No ale zwraca też uwagę otoczenia. To chyba byłoby tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, a widzimy się już niedługo. Do widzenia.